Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dariusz Iwański. Jest to już moje drugie z Państwem spotkanie. Poprzednio mówiłem o historii Kościoła katolickiego, o jego początkach i historii rozwoju aż mniej więcej do XVIII wieku. Dzisiaj taki wykład pośrodku pomiędzy tamtą historią i tą najbardziej współczesną. Ten wykład pośrodku chciałbym dedykować Pismu Świętemu. Pismo Święte jest u podstaw wszystkich kościołów chrześcijańskich, niezależnie od tego, jak bardzo prawosławne czy protestanckie one są, czy katolickie oczywiście. Pismo Święte stanowi taką bazę, punkt odniesienia, podstawę dla wszystkich. Oczywiście Państwo możecie powiedzieć, no tak, katolicy nie znają Pisma Świętego. To jest takie zdanie, które pokutuje w wielu protestanckich krajach. Ono pochodzi jeszcze z czasów reformacji, z XVI wieku i ten pogląd upowszechnił się na tyle, że rzeczywiście katolicy uchodzą za tych ignorantów, gdy chodzi o Pismo Święte, podczas gdy nasi bracia protestanci, członkowie różnych protestanckich kościołów, raczej są ekspertami w tej dziedzinie interpretacji Pisma Świętego. Gdybyście Państwo rzeczywiście chcieli zrobić na ten temat jakiś ranking czy sondaż, to zapewniam, że ten mit szybko uległby, powiedziałbym, oddaniu do lamusa. Tak czy inaczej, Pismo Święte jest rzeczywiście podstawą, kanwą wszystkich wyznań chrześcijańskich i było tak od samego początku. Ale żeby zrozumieć dokładnie cały ten fenomen, no trzeba by właśnie do początku wrócić, początku chrześcijaństwa i nie tylko. Otóż 2000 lat temu, kiedy powstają pierwsze gminy chrześcijańskie, najpierw w Jerozolimie, później w okolicach Jerozolimy, w Samarii i potem dalej na terenach dzisiejszej Syrii i później dalej w Europie, to w większości te pierwsze wspólnoty składają się z judeochrześcijan, czyli Żydów nawróconych na chrześcijaństwo. Ci Żydzi wyrośli w wielkiej tradycji, szacunku wobec pism starszych, tak zwanych, czyli tego, co nazywamy Biblią. Tylko że na tamtym etapie ci judeochrześcijanie znali tylko to, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. Powiedzmy, że jest rok 50 i po Chrystusie i ci judeochrześcijanie spotykają się najpierw w synagodze, tam słuchają słów Pisma Świętego, ktoś je interpretuje, a później idą sobie do domu, do jakiegoś prywatnego domu i tam odbywają to, co nazywamy Eucharystią. Albo dzisiaj to, co byśmy nazwali drugą częścią mszy świętej, czyli liturgią eucharystyczną. Czyli można powiedzieć, że jakby żyją tak troszeczkę w dwóch wymiarach. Pierwszy to wymiar taki żydowski jeszcze wciąż. Oni chodzą tam do synagogi, gdzie bada się Pismo Święte, gdzie się je rozważa i interpretuje. I oni już nauczeni są innej interpretacji. Zwłaszcza chodzi tutaj o słowa, proroctwa mesjańskie, które oni widzą i uczą się rozpoznawać jako mające swoje uzasadnienie i ostateczne spełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Ale gdy tak sobie siedzą w ławkach ze swoimi współbraćmi Żydami, to właściwie nie widać różnicy. Święty Paweł, kiedy udaje się w swoje podróże misyjne, najpierw z Barnabą, później ze swoimi współpracownikami, na przykład z Tymoteuszem, to też najpierw trafiał do synagog. Później skutecznie ostudzili jego zapał w tym względzie różni właśnie współbracia Żydzi. Trafiał do synagog i tam nawet dano mu przemawiać, interpretować Pismo Święte. I gdzie tylko mógł, to właśnie przy pomocy odwołując się do fragmentów z Pisma Świętego, dopiero co przeczytanych czy przewidzianych na dany dzień, on udowadniał, że Jezus jest rzeczonym, spodziewanym Mesjaszem. Czyli w tym pierwszym wieku, kiedy nie ma jeszcze żadnych pism tak zwanego Nowego Testamentu, zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tych dwóch, to chrześcijanie żydowskiego pochodzenia ciągle karmią się duchowo słowami Starego Testamentu. I tutaj jest pewien kłopot, proszę Państwa, bo na tym etapie, powiedzmy połowa pierwszego wieku, Stary Testament, to co my nazywamy Starym Testamentem, a Żydzi Biblią Hebrajską, nie jest jeszcze uformowany do końca.
Nie ma jeszcze jednego kanonu, który opiewałby na jakąś liczbę ksiąg. Nie ma. Ten kanon, według wszelkiego prawdopodobieństwa, ale też niektórzy mówią legend, został stworzony dopiero pod koniec I wieku i to pod wpływem tych napięć z chrześcijanami. Żydzi wówczas określili się, musieli faryzeusze przejąć rząd dusz po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, gdzie jedynie można było sprawować kult. Faryzeusze przejęli rząd dusz i jakby skupili całą uwagę, całą duchowość na rozważaniu Pisma Świętego, a w nim zwłaszcza Tory, pierwszych pięciu ksiąg. Ten proces, jak powiadam, dopiero zakończył się, znaczy trwał i zakończył się, został zwieńczony prawdopodobnie pod koniec I wieku na słynnym synodzie w Jabne w 95 roku. Dla chrześcijan ten proces tak naprawdę dopiero się rozpoczynał. Chrześcijanie posługiwali się w tym czasie Pismem Świętym Starego Testamentu w języku greckim. Jak to w języku greckim? Zaraz przejdę też do języków. Otóż dwa, nawet trzy stulecia przed Chrystusem rozpoczęto tłumaczenie Pisma Świętego Starego Testamentu na język grecki. Dlaczego? Bo greka w tamtym czasie była językiem powszechnie panującym. Żydzi żyjący w diasporze, a więc gdzieś poza Ziemią Świętą, nie znali języka ojczystego, tylko posługiwali się językiem greckim. W związku z tym lepiej dla nich było czytać tłumaczony tekst właśnie z tych hebrajskich ksiąg, który mogli sobie przyswajać i którym mogli się duchowo pożywiać. Chrześcijanie, którzy na początku, jak mówiłem, stanowili głównie wspólnotę judeochrześcijan, czy chrześcijan wywodzących się z judaizmu, oni z czasem szybko zorientowali się, że przybywa wyznawców Chrystusa i że nie wszyscy, a nawet większość wywodzą się raczej z pogaństwa. I ci w ogóle nie znali języka hebrajskiego, aramejskiego, wobec tego grekę czytali o wiele łatwiej. Tutaj już było gotowe narzędzie. Tak zwana Septuaginta, czyli to wspomniane wcześniej tłumaczenie sprzed dwóch, trzech wieków przed Chrystusem, ono się przydawało w takiej prostej ewangelizacji. Grecy mogli je spokojnie sobie przeczytać. Grecy, Rzymianie, wszyscy, którzy uważali się za ludzi ówczesnego cywilizowanego świata, mogli sobie je przeczytać albo usłyszeć po grecku i o wiele łatwiej mogli je zrozumieć, niż gdyby ktoś je im przeczytał po hebrajsku i ewentualnie potem dokonywał tłumaczenia. Stąd taka wielka popularność tej właśnie Biblii hebrajskiej przetłumaczonej na grekę, czyli tak zwanej Septuaginty. Właśnie pod koniec I wieku Żydzi uważali, że należy pozbyć się Septuaginty ze względu na to, że chrześcijanie już się nią posługują. I tak też się stało. Septuaginta, pismo, tłumaczenie stricte żydowskie, które w kręgach żydowskich przez co najmniej 3 stulecia funkcjonowało, mówię o kręgach żydowskich poza jerozolimskich, gdzieś w diasporze, nagle zostało, że tak powiem, odłożone do lamusa, bo chrześcijanie nim się posługiwali. Odtąd jedyną Biblią Żydów miała być Biblia hebrajska, która składa się w naszym ujęciu z 39 ksiąg. Kanon chrześcijański dopiero się tworzył. To znaczy, o ile powiedzmy ten Stary Testament, Biblia hebrajska, którą my nazywamy Starym Testamentem, była już utworzona, to istniały jeszcze tak zwane księgi sporne, bo Stary Testament w tym tłumaczeniu Septuaginty zawierał o 7 więcej ksiąg, czyli 46. Były to księgi, które od razu powstały po grecku, bez konieczności ich tłumaczenia z hebrajskiego na grecki. Na przykład Księga Mądrości od razu powstała po grecku, prawdopodobnie w połowie I wieku przed Chrystusem. Ale kiedy Żydzi odrzucili Septuagintę, to razem z Septuagintą owych 7 ksiąg szanowanych, czytanych, które były inspiracją do końca I wieku po Chrystusie, odrzucili.
Chrześcijanie natomiast, posługujący się Septuagintą, przyjęli ten kanon szerszy, czyli przyjęli te również siedem ksiąg, tak zwanych deuterokanonicznych, i mieli je za święte. I na przykład wśród tych deuterokanonicznych była księga Syracha, mądrość Syracha, która była pewnego rodzaju podręcznikiem dla pierwszych chrześcijan. Podręcznikiem, jak wychowywać dzieci, jak wiązać się w relacje przyjacielskie, biznesowe i tak dalej. To księga Syracha, która uchodzi za deuterokanoniczną, czyli wtórnokanoniczną, czyli jakby nie mającą takiej samej rangi jak inne księgi kanonu Biblii hebrajskiej. No właśnie, ale to Stary Testament, to ta pierwsza część naszej chrześcijańskiej Biblii. A co z drugą, z Nowym Testamentem? Ona powstawała systematycznie. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze, najstarsze pismo Nowego Testamentu to list świętego Pawła do Tesaloniczan. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, który powstał mniej więcej około roku 51-52. To jest w ogóle pierwsze pismo. Czyli jeżeli sobie to uświadomimy, że Jezus zmartwychwstał mniej więcej około 33 roku po Chrystusie właśnie, to pierwsze pismo, które weszło w skład późniejszego Nowego Testamentu, to jest list do Tesaloniczan pierwszy. Jeśli później dołączymy kolejne listy, to okaże się, że tutaj jeszcze ciągle nie ma tego, co najważniejsze, Ewangelii, nieprawdaż? No właśnie, Ewangelie powstały stosunkowo późno. Pierwsza z nich, Ewangelia według świętego Marka, ta jest prawdopodobnie najstarsza, ona powstała dopiero w roku 65, mniej więcej w połowie lat 60. Później kolejne, także Ewangelia Jana jest prawdopodobnie ostatnią, gdzieś pod koniec pierwszego wieku. Czyli powiedzmy druga połowa pierwszego wieku po Chrystusie i pierwsze lata drugiego stulecia to jest moment, w którym krystalizują się różnego rodzaju pisma, które weszły w skład tak zwanego Nowego Testamentu. Ale obok nich następuje masowa, to może za dużo powiedziane, ale dość intensywna produkcja tak zwanych apokryfów. Proszę sobie wyobrazić, że Ewangelie, no jeśli wystarczy po nie sięgnąć, nie trzeba sobie wyobrażać, że Ewangelie są dość skrótowe. Rzeczywiście, to były narzędzia, którymi misjonarze mieli operować w trakcie drogi, mieli do nich się odwoływać. One miały być skrótowe, to znaczy zawierać tylko najważniejsze informacje potrzebne tym, którzy chcieli przyjąć Ewangelię do zbawienia. No ale kiedy zaczynamy czytać i fascynuje nas jakaś postać, w tym wypadku Jezus Chrystus, to chcielibyśmy wiedzieć więcej niż tam zapisano. Chcielibyśmy na przykład wiedzieć, jakim dzieckiem był Jezus. Co jadał na śniadanie, jakich miał kolegów, przyjaciół, jakim był przyjacielem dla swoich rówieśników. No i skoro jest zapotrzebowanie na tego rodzaju literaturę, jest koniunktura, to ktoś ją zaspokoi. I powstają tak zwane apokryfy, tak zwane księgi apokryficzne. Są to apokryfy, których no, niezliczona ilość istniała w tamtych czasach i one niestety mogły narobić sporo bałaganu. Dzięki nim różnego rodzaju sekty promowały swoje poglądy. W czasach II wieku po Chrystusie rzeczywiście jest spore zamieszanie takie w tej perspektywie teologicznej, bo istnieje cała grupa gnostyków w różnych odmianach, którzy właśnie promowali swoje wizje. Mieli swoją interpretację Pisma Świętego. Były różnego rodzaju próby wyrzucenia Starego Testamentu, rzekomo mającego przedstawiać Boga okrutnego w przeciwieństwie do Boga Nowego Testamentu, który jest jedyny, miłosierny, dobry i tak dalej. Były takie prądy wśród ruchów właśnie chrześcijańskich, więc było sporo zamieszania. Jak mówię, w eterze, tutaj w przestrzeni takiej chrześcijańskiej funkcjonowało sporo rzeczy, które mogły namieszać w głowie. Na przykład Ewangelia według świętego Tomasza. Tutaj bardzo ciekawe jest to, że imię na przykład apostoła w tym wypadku jest takim magnesem. Nie chodzi o to, że Tomasz faktycznie ją napisał, bo to jest z II wieku, może nawet z III, apokryf, ale już opatrzenie całości imieniem znanej postaci z Nowego Testamentu albo z tych kręgów apostolskich już dawało pewnego rodzaju połowiczny sukces, bo było w stanie intrygować na tyle, że potencjalni czytelnicy sięgali po te dzieła.
Ewangelia Tomasza, apokryf, jest właściwie neutralny w tym znaczeniu, że zawiera dużo różnego rodzaju rzeczy znanych już także w Nowym Testamencie. Natomiast na końcu, w punkcie bodajże 144, istnieje taka informacja, że Jezus spotyka się z krytyką ze strony apostołów, którzy mówią do Niego: czy Ty nie widzisz, że Maria Magdalena chodzi za nami? Czy Ty nie wiesz, że kobiety nie odziedziczą Królestwa Bożego? Weź ją odpraw. Jezus miał wtedy powiedzieć, tak mówi ten apokryf, spokojnie, to troszeczkę parafrazuję, spokojnie, chłopaki, ja wezmę ją i uczynię z niej mężczyznę. No, tego rodzaju słowa nie mogłyby się znaleźć w ustach Jezusa, którego znamy z przekazów nowotestamentalnych. To już byłaby herezja. Proszę sobie wyobrazić, że tego rodzaju słowa padają na przykład w ramach jakiegoś nabożeństwa, bo właśnie akurat przypada na dany dzień fragment z takiego apokryfu Tomasza, Ewangelii Tomasza. No to byłoby jakieś szaleństwo. To jest zupełnie sprzeczne z całym przekazem Nowego Testamentu. I tutaj też macie Państwo przykład tego, dlaczego apokryfy zostały odrzucone. Wokół tego narasta sporo różnego rodzaju kontrowersji. Oskarża się Kościół o jakieś nie wiadomo jakie niecne podejście do ras autorów dwa tych dzieł, ale jednocześnie o chęć ukrycia czegoś, co było prawdą. Kościół po prostu musiał strzec depozytu tej prawdziwej wiary, a nie tej, która została ukąszona sekciarskim takim podejściem. Dlatego właśnie nie tyle zabraniał czytania tego rodzaju literatury, ona mogła się do poduszki przydać, mogła inspirować, ale nie nadawała się do, nie pretendowała do rangi Słowa Bożego. Nawet gdyby w takim piśmie najpiękniejszym jakiś jeden element był herezją, a ten wspomniany jest, nawet gdyby było to, gdyby to była jakaś mała herezyjka, to takie pismo w całości nie nadaje się do użytku. No bo jak to potem czytać? Ten fragment omijać? Jakoś dyplomatycznie udawać, że nie istnieje? Bynajmniej. Mówię to dlatego, żebyście Państwo zrozumieli cały proces dość skomplikowany powstawania tego kanonu Nowego Testamentu. Kanon Nowego Testamentu został tak z grubsza określony dopiero w IV wieku, kiedy chrześcijaństwo wyszło spod ziemi i mogło jakby samo decydować o sobie. Nawet stało się w krótkim czasie religią państwową. Ale generalnie nie było sporów na tym tle, jakie księgi należy uznać za natchnione, a jakie nie. I dlatego właściwie temat ten nigdy nie zajmował aż tak bardzo umysłów chrześcijan do czasów właśnie reformacji. W czasach reformacji Marcin Luther i et consortes, oni jakby podważyli już ten kanon nieformalny, który wówczas istniał i odrzucili księgi tak zwane deuterokanoniczne spośród zasobów, którymi się posługiwali. Dlatego protestanci mają trochę skróconą w stosunku do katolickiej Biblię. My odwołujemy się do kanonu Septuaginty, gdzie w Starym Testamencie identyfikujemy 46 ksiąg i w Nowym 27 pism, ksiąg tak samo. Czyli 46 w Starym, 27 w Nowym. Protestanci, protestanckie różnego rodzaju kościoły i odłamy identyfikują, idąc za żydowską tradycją, identyfikują w Starym Testamencie 39 ksiąg. Dlatego wspomniana Księga Mądrości, Księga Syracha, Księgi Machabejskie nie są przez protestantów czytane, uważane. Generalnie uważane są za księgi, które nie są natchnione. Pojawiło się już kilka razy słowo natchnione właśnie i to trzeba powiedzieć, czym jest Pismo Święte. Gdybyśmy mieli odpowiedzieć z perspektywy Kościoła katolickiego, to jest to zespół ksiąg natchnionych, które Boga mają za autora i jako takie zostały przekazane Kościołowi. Słowo natchnienie jest jednak bardzo trudne do zdefiniowania i póki co nie udało się wypracować jakiejś jednej zgodnie przyjętej przez wszystkich definicji. Niektórzy
Popatrzcie Państwo na dzieła różnych artystów. Pokazują na przykład ewangelistów, którym Duch Święty siadł na ramieniu i szepcze do ucha słowa, które mają napisać. To jest jakby obraz natchnienia. Nie ma jakiejś takiej jednej wizji, jednej definicji tego, czym natchnienie jest. Generalnie chodzi o pewnego rodzaju certyfikat obowiązywalności. Natchnione, to znaczy te, które mają Boga za autora, i to Kościół zdecydował, jakie to, które to są. Jak powiadam, w Kościele katolickim mamy tyle właśnie, 46 Starego i 27 Nowego Testamentu. Księgi jednak w takim ujęciu, te wszystkie księgi, gdyby je wziąć razem, one mają ze sobą bardzo długą tradycję. I to jest coś, co muszą Państwo wiedzieć, bo z tym jest sporo nieporozumień. Otóż Pismo Święte nie zostało napisane tak od deski do deski przez jednego autora, albo tak z dnia na dzień, albo z roku na rok, po prostu wyszło spod czyjegoś pióra, nawet spod pióra grupy autorów. Nie. Ono powstawało na przełomie stuleci. Jeśli można tak powiedzieć, że najstarsze zapiski, które stały się później zaczynem kolejnych ksiąg, jak Państwo może napisaliście jakąś książkę albo nie, pisaliście jakiś esej, to też macie takie doświadczenie, że najpierw jest jakiś pomysł, najpierw powstaje coś, a potem nie wiadomo kiedy tych pomysłów się mnoży i powstaje z tego duże dzieło. Książka, ktoś napisał jakąś poczytną książkę, ale wyszedł tylko od jakiejś jednej idei, a potem tak wiele rzeczy mu się wokół niej zebrało, że powstało z tego spore dzieło. Ale jest, można wskazać na jakiś taki zaczyn, jakąś taką pierwszą myśl, czy jakiś taki moment otwarcia. Pismo Święte również powstawało w ten sposób. To był stopniowy proces. Jeśli więc najstarsze zapiski pochodzą z X wieku przed Chrystusem, a ostatnie pisma Nowego Testamentu powstały na początku II stulecia, to proszę Państwa, mamy ponad 1000 lat tradycji. To oczywiście generuje pewne dodatkowe fakty. Żaden z autorów nie mógł żyć tak długo, żeby odpowiadać za całość powstałych w ten sposób treści. Autorzy biblijni to jest grupa ludzi, którzy żyją na przełomie, na przestrzeni ponad 1000 lat. Oni tworzą swoje pisma, które ostatecznie zostają łączone do kanonu w oparciu o pewne przeżycia, czy to indywidualne, czy to narodowe. Ten proces powstawania Pisma Świętego poprzedzony jest jeszcze okresem, powiedziałbym, opowieści. Pismo Święte pierwotnie funkcjonowało w perspektywie ustnej. To znaczy, wszystkie te tradycje, wokół których naród zbudował swoją tożsamość, były najpierw przekazywane ustnie. Byli tacy bardowie, nazwijmy ich, którzy chodzili od wsi do wsi i w ten sposób żyli z tego, że przekazywali pewne treści. Widzimy to wyraźnie, znawcy tematu znają się na tym bardziej, potrafią wskazać na przykład w tych pierwszych księgach Pisma Świętego pewne ślady mówiące o tym, że mamy tutaj do czynienia z tekstem, który pierwotnie funkcjonował w przestrzeni werbalnej. Był najpierw ustnie podawany. Każde z tych pism, każda z tych ksiąg ma na celu nie tylko pouczenie nas o pewnych sytuacjach, zdarzeniach itd., ale przede wszystkim zbudowanie naszej wiary. Najpierw oczywiście adresowane one były do narodu wybranego, bo wokół tychże ksiąg Pisma Świętego naród wybrany budował swoją tradycję. Później stały się niejako dziedzictwem, które przeszło także do chrześcijan i zostało rozbudowane o cały Nowy Testament, w ten sposób składając się na Biblię chrześcijańską. Proszę Państwa, ale skoro było wielu autorów, to trzeba też powiedzieć, że byli i redaktorzy. Bo istniały, powiedzmy, najpierw istnieją tradycje ustne, przekazywane sobie z pokolenia na pokolenie, przy czym dba się bardzo o to, żeby nie był to głuchy telefon. Znacie Państwo tę zabawę, żeby kiedy na początku powie się jakąś informację w grupie ludzi, każdy na ucho szepnie sąsiadowi coś innego,
Ostatecznie wychodzi z tego bardzo śmieszna końcowa formuła. Tutaj chodziło o to, żeby bardzo pilnować tego przekazu. Po dzień dzisiejszy na przykład Żydzi, kiedy spotykają się w synagodze, kiedy odczytują tekst Pisma Świętego i nie daj Boże kantor pomyli się w swoim odczycie, to całe zgromadzenie wszystkich tam siedzących mężczyzn jest w stanie krzyknąć głośno, bo wszyscy mają przed sobą tekst, że stop, wróć, trzeba to jeszcze raz przeczytać. Otóż Słowo Boże, czy Pismo Święte, którego drugim imieniem jest Słowo Boże, ono ma właśnie taką rangę. Jest zobowiązujące, jest podane przez samego Boga, mimo iż napisane przez ludzi. Głęboko wierzymy, że te teksty mają Boga za autora, ale jednak Bóg nie pisał ich własną ręką, tylko ludzi natchnął, którzy je spisali. Skoro pisali je ludzie, to oni też pisali je z całym bogactwem swojej wiedzy. I na przykład bardzo często Pismo Święte podaje nam wiedzę o świecie, która dla nas jest co najmniej archaiczna. Nie jest rzadkością, że w Starym Testamencie usłyszymy o tym, że na przykład Ziemia jest płaska, że jest oparta na kolumnach zanurzonych w praoceanie. Taka była wówczas wiedza, stan wiedzy ludzkości na tamten moment. I gdyby autor biblijny nawet doznał jakiegoś oświecenia i dowiedział się, że Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie, wówczas nawet gdyby to napisał, nie przemówiłby do umysłów swoich słuchaczy i czytelników, odbiorców. Po prostu byłoby to tak szokujące, że razem z takimi informacjami odpuszczono by sobie także zasadniczą treść tych ksiąg, tych przekazów. Ale jak mówię, autor biblijny w oparciu o swoją wiedzę tamtego czasu, której Bóg nie koryguje jakoś tak natychmiastowo, on tworzy pewną narrację, która przydaje się tylko na gruncie wiary, tożsamości narodu wybranego, która to tożsamość związana jest bardzo ściśle z wiarą. Proszę Państwa, jeśli tak, to trzeba mieć świadomość, że Pismo Święte musimy czytać w pewnym kluczu kulturowym, pewnym kluczu związanym z wiedzą ówczesnego czasu. No nie można upierać się w oparciu o przekaz biblijny, że na przykład ewolucja to jest coś złego, tego nie ma, tego w ogóle nie wolno o tym mówić. No nie, no Pismo Święte nie zajmuje się ewolucją. Pismo Święte nie jest podręcznikiem biologii, historii, chemii, topografii, geografii, czegokolwiek. Ono jest, jeśli podręcznikiem, to podręcznikiem teologii, która służy do zbudowania tożsamości i duchowości narodu wybranego, a w tym także później i chrześcijan, którzy uważają się za nowy naród wybrany. Proszę Państwa, a skoro mowa o różnych epokach, w których żyli ci autorzy, różnych księgach, różnych sytuacjach, które generowały poszczególne księgi, to też trzeba powiedzieć o różnych pułapkach językowych, które są na nas zastawione. My mamy Pismo Święte przetłumaczone na nasz język polski i cieszymy się z tego. Natomiast tłumacz, który z języków oryginalnych musiał to przekładać na język polski, no cóż, miał pełne ręce roboty i do końca nigdy nie jest zadowolony ze swojego dzieła. Różnica języków jest ogromna. Dla zrozumienia sytuacji powiem Państwu, że w słowniku hebrajskiego biblijnego, w którym napisana jest większość tekstów Starego Testamentu, w słowniku hebrajskiego biblijnego znajduje się około 10 tysięcy słów. Natomiast w przeciętnym słowniku współczesnego języka jest około 100-150 tysięcy słów. Więc jest znacząca różnica. Przy czym język hebrajski jest bardzo pojemny. Jedno słowo może mieć kilkanaście znaczeń, w zależności od kontekstu. Czasem te znaczenia nakładają się na siebie. Proszę sobie teraz wyobrazić dramat tłumacza, który musi przełożyć na język współczesny jakiś starożytny koncept. I to jednym słowem, bo ten koncept zawarty jest w jakimś hebrajskim terminie. Na przykład słowo szalom. Dzisiaj szalom jest słowem powitania i pożegnania w języku współczesnym, języku hebrajskim, ale słowo szalom ma również wiele innych znaczeń. Oznacza prosperitę, pewien dobrostan,
pokój w znaczeniu brak wojny, pokój w znaczeniu właśnie spokój ducha i tak dalej. Jest to pojęcie bardzo pojemne znaczeniowo. Teraz tłumacz musi dokonywać pewnego wyboru, musi wybrać, jak to zrobić, no, które jest najlepsze z tych pojęć. Bardzo często pojawiają się nowe tłumaczenia, które no, jakby stoją troszeczkę w opozycji do tych wcześniejszych i próbują coś ulepszyć, poprawić, troszeczkę język z bardziej archaicznego na nowszy przerobić. No, na przykład są słowa w tłumaczeniach Pisma Świętego na język polski, słowa, których już się nie używa, a które tam ciągle funkcjonują. Takim słowem jest na przykład niewiasta. Niewiasta. Tak się mówiło jeszcze może 10 lat temu, ale dzisiaj, kiedy Jezus mówi do matki swojej, niewiasto, oto syn twój, no, czujemy tutaj się trochę, rozumiemy powagę chwili, ale czujemy pewną niezręczność wynikającą z doboru słów w przekładzie. Takich słów jest więcej oczywiście. Może nie teraz jest moment o tym, żeby o tym rozmawiać. Natomiast są także idiomy. Idiomy, które funkcjonują w każdym języku, także starożytnym, których nie zrozumiemy, jeśli nie mamy dostępu do wiedzy z tamtego okresu. A różnie z tym bywa. Na przykład słynna Księga Hioba no jest właściwie nieczytelna dla nas w 60%. My mniej więcej czujemy po przetłumaczeniu, że wiemy, o co tam chodzi, ale niektórzy mówią, że 60% tego tłumaczenia ciągle jest takie niepewne. Nie jesteśmy pewni, czy dobrze rozumiemy wszystkie metafory, idiomy i tak dalej. No właśnie, idiomy i metafory funkcjonują w odniesieniu do pewnych sytuacji życiowych, które dany naród ma za swoje, prawda? Na przykład w Piśmie Świętym, w Księdze Sędziów jest historia takiego sędziego właśnie, czyli charyzmatycznego przywódcy. Nazywa się on Eglon. Ehud. Eglon to jest jego adwersarz, przeciwnik. Eglon jest ówczesnym bataszką, który daje się we znaki ziomkom Ehuda. Ehud przychodzi do niego z pewnym, jakby zawsze pewien spisek ze sobą samym, przychodzi do niego, że chciałby, z taką wiadomością, że chciałby mu coś przekazać, coś powiedzieć. Obaj zamykają się w komnatach Eglona i wtedy następuje po prostu ukatrupienie, mówiąc kolokwialnie, tegoż wataszki. Ehud uchodzi bocznym wyjściem, ale stojący na zewnątrz słudzy, którzy byli świadkami tego wejścia Eglona i Ehuda do środka komnaty, zastanawiają się, dlaczego ich król tak długo nie wychodzi stamtąd. No i różne są głosy i ktoś mówi, pewnie poszedł okryć sobie nogi. Okryć sobie nogi to jest, proszę Państwa, idiom. Kiedy czytamy to w takim dosłownym tłumaczeniu, to pierwsze skojarzenie idzie w stronę, no poszedł zdrzemnąć się, może jakąś siestę popołudniową, tym bardziej, że według tekstu z Księgi Sędziów był to człowiek bardzo otyły, pewnie potrzebował więcej snu. Okryć sobie nogi, czyli drzemka. No niekoniecznie. Ten idiom oznacza po prostu pójść do toalety, pójść załatwić się. No właśnie. W pierwszym odruchu nasze skojarzenie pójdzie w zupełnie inną stronę. I proszę sobie wyobrazić, to jest jeden z przykładów. Jeżeli zbudujemy naszą interpretację w oparciu o tak źle odczytane metafory czy idiomy, no to już jest kłopot. Muszę Państwu powiedzieć, że z tym naprawdę także i poważni egzegeci mają spore kłopoty. Egzegeci, czyli ci, którzy interpretują Pismo Święte, mają naprawdę nieraz niezły ból głowy, żeby dobrze odczytać pewne metafory i jakby zobaczyć, skąd one się wywodzą. To często przez porównanie do innych tekstów. To się odbywa na zasadzie naprawdę bardzo żmudnych poszukiwań. Kolejną rzeczą jest na przykład gatunek literacki. Pismo Święte nie jest taką księgą, którą można czytać od deski do deski. Państwo to wiecie, jeśli kiedyś zabieraliście się za lekturę Pisma Świętego tak od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, wiecie, że to może być bardzo frustrujące. Bo to nie jest powieść. Po drodze są różne księgi, które są osadzone w kontekście historycznym i ten kontekst trzeba najpierw poznać, żeby rozumieć w ogóle, o co w nich chodzi. To nie zawsze jest dostępne od razu dla przeciętnego śmiertelnika i następuje frustracja. Osobiście nigdy nie polecam czytać Pisma Świętego tak od deski do deski. Najpierw trzeba się wyposażyć w pewną
pewną minimalną wiedzę. Można to zrobić, na przykład czytając komentarz do kolejnego tekstu. Tam w przypisach jest dużo komentarzy, ale także na początku każdej księgi w dobrej edycji Pisma Świętego jest wstęp, który nas wprowadza w pewne realia rozprowadzane właśnie w tekście. Czyli, ale niektóre księgi są pisane według pewnych gatunków, albo nawet wewnątrz tychże ksiąg istnieją poszczególne gatunki. Potem kolejna rzecz, która jest do zobaczenia, to są tłumaczenia. Wspomniałem już o tłumaczeniu Septuaginty. Pismo Święte Starego Testamentu zostało napisane w językach greckim, przepraszam, w języku hebrajskim i aramejskim. Aramejskie fragmenty, no to na przykład gdzieś w księdze Daniela znajdziemy, ale jest ich bardzo mało. Potem od III do II wieku przed Chrystusem było ono tłumaczone na język grecki z dodaniem tych wcześniej wspomnianych siedmiu ksiąg. I te dwa jakby przekazy funkcjonują w przestrzeni cały czas, czyli hebrajska Biblia i ta grecka Biblia. Bo, jak mówię, w tamtym czasie, od czasów Aleksandra Macedońskiego, język grecki był bardzo powszechny, był po prostu lingua franca. I teraz to są języki oryginalne. Przychodzą chrześcijanie, istnieje potrzeba dotarcia z przekazem ewangelicznym do różnych narodów, które również w tamtym czasie mają za punkt odniesienia najbardziej język grecki. Wobec tego Septuaginta im się bardziej przydaje, a teksty Nowego Testamentu powstają już po grecku, w takim najbardziej znanym wówczas dialekcie koine. Zatem mamy Pismo Święte niejednolite pod względem językowym. Mamy hebrajską jego wersję w połowie, mówię o Starym Testamencie, mamy jego greckie tłumaczenie Starego Testamentu i mamy grecki Nowy Testament. I teraz z tym wszystkim trzeba dotrzeć, albo to wszystko trzeba przełożyć na języki nowożytne. I to jest dopiero ciekawa historia. Pierwszym takim wielkim tłumaczem był święty Hieronim, który na przełomie IV i V wieku pracował w swojej grocie w Betlejem. Podobno 25 lat zajęło mu przetłumaczenie całego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych na łacinę. Łacina zaczęła już sobie wtedy zdobywać miano pierwszej w tych rankingach językowych ówczesnego cywilizowanego świata i w ten sposób znowu zrodziła się konkretna potrzeba, żeby dotrzeć z Pismem Świętym do jak największej rzeszy ludzi. Jak? No, żeby ono było dostępne, żeby mogli je czytać, musieli rozumieć. Zatem język łaciński był powszechnym, na łacinę przetłumaczmy. Proszę Państwa, ale to jest już tłumaczenie. Istnieje takie stare przysłowie, stare powiedzenie traduttore traditore, czyli tłumacz zdrajca. Jeśli Państwo kiedyś tłumaczyliście cokolwiek na język inny, to wiecie, jaki to jest wysiłek. Jak bardzo jesteśmy niezadowoleni ze swojego końcowego dzieła, bo czyli można było tego zrobić lepiej i tak dalej. Ale pewnych rzeczy się nie da po prostu przełożyć. Pewnych idiomów nie da się dosłownie przełożyć. Gdybyście Państwo mieli przetłumaczyć na przykład pójść po rozum do głowy, jakby to przetłumaczyć dosłownie. Nie da się tego zrobić. Można to w jakiś inny sposób oddać, ale dokładnie, gdybyśmy to odłożyli, przetłumaczyli, no nikt tego nie zrozumie. Nikt, kto nie posługuje się językiem polskim. Stary i Nowy Testament, to już wspomniałem. Mamy dwa jakby takie segmenty, które dla nas, dla chrześcijan są niebagatelnie ważne. Gdy chodzi jeszcze o interpretację, bo to jest coś, o co rozbija się cały sposób traktowania Pisma Świętego, to w Kościele katolickim uważamy, że Pismo Święte jest częścią tego, co nazywamy objawieniem. To znaczy, wszystkie treści zawarte w Biblii służą objawieniu. Objawienie to jest to wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie i o nas samych. Objawienie, czyli dana od Boga wiedza. Ale w naszym ujęciu ta wiedza nie pochodzi tylko z Pisma Świętego. Ona pochodzi również z tradycji.
tradycji sięgającej czasów apostolskich, bo to w końcu ci apostołowie, którzy byli obok Chrystusa, oni nie wszystko zapamiętali, prawda? Nie wszystko spisali. Ewangelista mówi, że Ewangelista Jan, że gdyby to wszystko spisać, co Jezus mówił i uczynił, to cały świat nie pomieściłby ksiąg, które musiałyby powstać. Także obok tradycji spisanych istniały tradycje ustne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. One są równoległe. I dlatego w Kościele katolickim istnieje również obok Pisma Świętego równa, co do wartości i co do piękna, tradycja. Myśmy to zapożyczyli oczywiście od Żydów. Tradycja, czyli pewne zwyczaje, pewien sposób myślenia, pewna mentalność, która towarzyszy Kościołowi także w interpretacji Pisma Świętego. Państwo zapewne wiecie, że Marcin Luter i kościoły protestanckie odrzuciły tradycję. Wraz z nią dorobek ojców Kościoła, całe półtora czy 15 wieków tradycji chrześcijańskiej, zwyczajów, tego wszystkiego, całego tego dorobku, który obok Pisma Świętego mieliśmy za skarbnicę. No ale paradoks polega na tym, że jak się odrzuci jedną tradycję, to powstaje nowa. Bo to już samo się staje tradycją, że odrzucamy to, co stare. Jeśli tak, nie nawiązujemy do tego nigdy, tworzymy nowe rzeczy, tworzymy nowe zwyczaje. I nie ma kościoła chrześcijańskiego, który nie miałby swoich tradycji. Chyba że jest to kościół, który powstał wczoraj. No ale i ten pewnie za punkt, moment założycielski będzie miał, czy za tradycję będzie miał to wszystko, co się stało w momencie założenia go. My wierzymy, tutaj mówi na ten temat katechizm Kościoła katolickiego, że Pismo Święte to jest właściwie sposób wypowiadania się Boga na piśmie. Natomiast nie jest to tylko sam tekst, bo taka jest tendencja do traktowania Biblii jako tekstu literackiego, który można zinterpretować, przetłumaczyć, poddać obróbce literackiej, poddać zobaczyć pewne odniesienia historyczne tam zawarte, tam mające echo. Ale dla nas to jest jeszcze coś więcej. Dla nas to jest słowo samego Boga, który przez ten tekst po prostu z nami się, które są adresowane do nas, i to jest sposób komunikowania się Boga z nami. Więc przez całe wieki Kościół czcił Pismo Święte jako takie, jako słowo Boga do nas. I nawet jeżeli dzisiaj Państwo macie w kościele tabernakulum, w którym przechowujemy najświętsze postaci, to tak samo było przechowywane również Pismo Święte. W judaizmie po dzień dzisiejszy nie ma oczywiście Eucharystii, ale są takie specjalne szafy, nazywają się Aaron HaKodesh, w których to przechowuje się zwoje Pisma Świętego. Proszę Państwa, gdy chodzi o natchnienie Pisma Świętego, to takie wypadałoby tylko przytoczyć zasadnicze rzeczy, że Bóg jest autorem Pisma Świętego. Ludzie je napisali, te poszczególne księgi, ale to Bóg jest jego autorem. To On natchnął tych ludzi, żeby spisali to, co spisali. Księgi Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu Kościół przyjmuje, uważa za kanoniczne, dlatego że zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Trzeba jednak powiedzieć, że wiara chrześcijańska nie jest wiarą, nie jest religią księgi, tak jak na przykład judaizm. Dla nas chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. I można powiedzieć, że całe Pismo Święte to jest jakby jedno wielkie Słowo Boga do nas. Wszystko tam mówi nam o Chrystusie. Państwo już czują, że ja tutaj mówię już o teologii, prawda? Można się zatrzymać na poziomie literackim, ale to nas nie zadowala. My idziemy w tym kierunku, w jakim zostało napisane, w tym duchu, z jakim zostało napisane Pismo Święte, czyli traktujemy je jako, jeśli podręcznik, to podręcznik teologii. Wierzymy, że Pismo Święte ma Ducha Świętego za autora. To On przemawia przez ludzi, to On poddaje im to, co mają napisać, to On daje im zrozumienie treści.
W związku z tym Pismo Święte musi być traktowane i interpretowane w takim właśnie duchu, na niwie Kościoła. My możemy sobie oczywiście Pismo Święte cytować, robić do niego odniesienia na niwie, nie wiem jakiej, świeckiej, ale jednak generalnie jest ono przeznaczone do pożytku duchowego. Teraz tak się złożyło, że przed 2 miesiącami uczestniczyłem w pewnej rozprawie sądowej jako ekspert od Pisma Świętego. Chodziło o pewien wpis w medium społecznościowym, w którym dżentelmen, chodziło o wpis w medium społecznościowym, w którym jeden z pracowników wielkiej korporacji miał się dość negatywnie wypowiedzieć o homoseksualizmie, o LGBTQ. Było to w odpowiedzi na hasło czy wpis menadżerki tego pana, która napisała najpierw, że walka o prawa przedstawicieli LGBTQ jest obowiązkiem każdego z nas. Ten człowiek żachnął się i zrobił taki wpis, w którym napisał takie słowa. Promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji jest sianiem zgorszenia. I bez żadnego komentarza przywołał 2 cytaty. Pierwszy z Nowego Testamentu, drugi ze Starego Testamentu. Pierwszy, tam gdzie Pan Jezus mówi, że ktokolwiek zgorszyłby jednego z tych najmniejszych, to lepiej mu kamień młyński do szyi uwiązać i wrzucić do morza. Drugi, pochodzący z Księgi Kapłańskiej, który mówi o tym, że jeśli mężczyźni współżyją ze sobą tak, jak się współżyje z kobietą, należy obu pozbawić życia. I ten wpis zostawił, bo rozpętała się burza. Tego pana ostatecznie zwolniono z pracy, a teraz on podał do sądu właśnie swoją byłą menadżerkę o bezprawne zwolnienie go z miejsca pracy właśnie. Zostałem poproszony o ekspertyzę tych słów, ale jak Państwo rozumieją, one nie funkcjonują w łonie Kościoła. Pytano mnie w czasie rozprawy, czy to jest zgodne z nauczaniem Kościoła, taka wypowiedź. Nie mogłem na to odpowiedzieć ani twierdząco, ani przecząco, dlatego że pan ten ani nigdy nie był autoryzowany przez władze kościelne, żeby się w imieniu Kościoła wypowiadał, ani interpretacja ta nie nastąpiła na niwie Kościoła, tylko była raczej swobodnym przekazem, bardzo spontanicznym w odruchu, wpisem w medium społecznościowym, które rządzi się również swoimi prawami. Jest to środowisko, które rządzi się swoimi prawami. Krótko mówiąc, można Pismo Święte używać do takich rzeczy, to znaczy można, używa się je, ale raczej nie powinno się nim walczyć z nikim. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie powinno się walczyć z nikim, czy to ze środowiskami homoseksualnymi, czy ze środowiskami, nie wiem, pracowniczymi, korporacyjnymi. Pismo Święte jest do interpretacji na niwie Kościoła i tam ma służyć pożytkowi duchowemu, ale nie jest bynajmniej do antagonizowania, nie należy go używać do antagonizowania kogokolwiek z kimkolwiek. Czytamy w oparciu o żywą tradycję całego Kościoła, czyli w łonie Kościoła. To się odbywa poniekąd w sposób sakralny. Nawet jak ktoś w domu prywatnie sobie czyta Pismo Święte, to nie jest zwykła nowelka. Były takie tendencje po Soborze Watykańskim II, żeby w Kościele zamiast Pisma Świętego, na przykład na mszach dla dzieci, czytać w ramach pierwszego czytania na przykład Małego Księcia. To takie fajne, to takie ładne, przemawia do dzieci. Natomiast te czytania biblijne, no, nie przemawiają. No, to jest oczywiście pomyłka, porażka i w ogóle niezrozumienie tego, czym jest Pismo Święte. My wierzymy, że jeśli odczytuje się publicznie Pismo Święte w Kościele, niezależnie czy są to teksty Starego czy Nowego Testamentu, to, uwaga, sam Chrystus przemawia. Zawsze mówię wtedy moim lektorom, wszystkim, którzy biorą się za czytanie oficjalnie w czasie mszy w Kościele, że mają na sobie, czy biorą na siebie wielką odpowiedzialność, bo użyczają w takim momencie głosu samemu Chrystusowi. I to nie jest tylko jakaś metafora. My naprawdę wierzymy, że to Słowo Boże, które pochodzi z Pisma Świętego, ono jest żywe do tego stopnia, że ono po prostu
uwolnione w przestrzeń, ono po prostu puka wręcz, konfrontuje każdego siedzącego w kościele. Nawet jeśli powiem, no ale ja nic nie czułem, ja w ogóle nic nie słyszałem, w ogóle się zamyśliłem, nic nie słyszałem, to nie znaczy, że tego działania nie było. Ono było, tylko się po prostu nie usłyszał. Ale ja to pokazuję w ten sposób, że jak wybrzmi tekst Pisma Świętego w Kościele oficjalnie, to wówczas poniekąd zostaje uwolniona pewna Boża energia, która trafia do serc poszczególnych ludzi albo ich umysłów. Bardzo często nie dzieje się to w sposób masowy, ale nierzadko słyszę, że ktoś szukający długo odpowiedzi na jakieś pytanie nagle usłyszał ten tekst, nawet nie kazanie, które mogło być nudne, ale ten tekst, jedno zdanie przemówiło do niego w taki sposób, że właściwie starczyło za całą odpowiedź. I wreszcie ostatnia rzecz, trzeba, są trzy, zwracać uwagę na treść i jedność całego Pisma Świętego, osadzać je w żywej tradycji Kościoła i w łonie Kościoła, gdy chodzi o czytanie, no i uwzględniać analogię wiary. I tu katechizm precyzuje, że przez analogię wiary rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu objawienia. To jest właśnie trochę pochodna tego pierwszego punktu o jedności Pisma Świętego. Gdy chodzi o sens całej Biblii, to od właściwie starożytności mówi się o dwojakim jego sensie. O dwojakim sensie, to znaczy sensie dosłownym i duchowym. Pismo Święte jest najpierw tekstem, który powstał w konkretnych okolicznościach, który zawiera konkretne gatunki literackie, który ma idiomy, jest napisany w konkretnym języku, czasem zawiera jakieś odniesienia do wydarzeń historycznych, czasem opisuje jakieś wydarzenia historyczne. No i teraz trzeba zobaczyć, to jest zadanie na pierwszym etapie egzegety, trzeba ustalić ten sens dosłowny. Jakie jest dosłowne znaczenie analizowanego tekstu, czyli literalne, tak? Jakie jest dosłowne znaczenie? Dopiero jak się to pozna, to można przenieść cały dyskurs na ten duchowy poziom. Ale robienie jednego bez drugiego jest dość ryzykowne i, co tu dużo mówić, nierzadko bywało przyczynkiem do różnego rodzaju błędów, które odbywały się w historii interpretacji Pisma Świętego. Nierzadko interpretuje się je bardzo subiektywnie, bez odniesienia się do tych właśnie kryteriów zewnętrznych. No i to niestety powoduje całą masę różnych kłopotów interpretacyjnych. Gdy chodzi o katechizm, precyzuje jeszcze takie podsumowanie robi, że całe Pismo Święte jest jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus, Słowo Boże. Słowo to jest drugie jakby imię Chrystusa. Pismo Święte jest prawdziwie tym komunikatem, który pochodzi od samego Boga w naszą stronę i nie jest zwykłą tylko literaturą, którą się czyta do poduszki, ale jest czymś, co przemienia ludzkie życie. I to nie tylko w sensie inspiracji, bo my możemy się zainspirować nowelą, jakąś księgą, powiedzmy, jakąś książką, jakąś literaturą motywacyjną. Nie, nie, nie. Tutaj chodzi o coś więcej. Że, jak powiedziałem Państwu wcześniej, uwalnia się pewna Boża energia, jak wierzymy. I to właśnie ona sprawia, że my jesteśmy w stanie doświadczyć zmiany naszego życia, myślenia, mentalności. W pierwszym psalmie, to jest pierwszy psalm psalterza, jest taka wzmianka o tym, że szczęściarzem jest ten, który rozmyśla nad prawem pańskim dniem i nocą. Prawo pańskie, czyli pierwszych pięć ksiąg, Tora tak zwana, ale rozmyślać nad czymś dniem i nocą, to tłumaczenie jest nieprecyzyjne. Czasownik hebrajski tam użyty jest tym samym, którego używa się przy opisie dźwięku, który wydaje z siebie gołębica, takie gruchanie gołębia. Innymi słowy, takie jakby powtarzanie czegoś jak mantra. W całym tym obrazie chodzi o to, że człowiek, który czyta Pismo Święte, czyta je na głos. Czyta je na głos po to, by usłyszeć własne słowa. One ponownie wpadają do uszu. Te słowa nie są jego własne, tylko przez niego wypowiedziane, ale dźwięki wpadają znowu do uszu. W ten sposób
treści wpadają znowu do serca, powstaje taki dziwny obieg, który naprawdę bardzo masuje serce, umysł człowieka i może wywracać jego życie do góry nogami, w tym pozytywnym sensie oczywiście. Kościół przyjmuje i czci za natchnione 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego. Oba testamenty są jednością, nie ma pomiędzy nimi przepaści. Ten nasz Nowy Testament jest kontynuacją Starego. Bardzo często, kto nie rozumie Starego, ten Nowego też nie pojmie. Jest taka tendencja wśród niektórych chrześcijan, żeby po prostu ze Starym Testamentem dać sobie spokój. To takie tam passé. Nowy Testament, jeżeli już, Ewangelie. Ewangelie rzeczywiście stoją w samym centrum. Jeśli gdyby sobie wyobrazić teatr i scenę, to na scenie jako główni bohaterowie to są cztery Ewangelie. Tutaj oczywiście się całość naszego skupienia, naszej uwagi rozgrywa. Te cztery Ewangelie. Ale to nie znaczy, że wszystkie inne biblijne księgi są mniej znaczące, bo jak mówię, w Ewangeliach Pan Jezus jakby wprost jest pokazany. Bóg mówi wprost do nas słowami Jezusa, prawda? Natomiast w tych wszystkich innych księgach też jest mowa o Jezusie, ale w nieco bardziej skomplikowany sposób, nie tak od razu czytelny. Czyli oba te testamenty, stary i nowy, są równoważne i są równie czczone w Kościele. Proszę Państwa, gdy chodzi o interpretację Pisma Świętego, to chciałem Wam pokazać na przykładach, jakich błędów można się dopuścić albo w jaki sposób można się ich ustrzec. W tym celu chciałbym odnieść się do Księgi Rodzaju i tego pierwszego opisu, z pierwszego rozdziału od razu, opisu stworzenia świata. To jest dość kontrowersyjny tekst, ponieważ no, na przykład na południu Stanów Zjednoczonych wśród wielu konserwatywnych kościołów chrześcijańskich dominuje taka narracja, że Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie. Człowiek został stworzony od razu, nie ma żadnej ewolucji, wszystko od razu było gotowe. Pan Bóg od razu wszystko stworzył. Wobec tego proszę nie mówić o żadnej ewolucji, bo to jest sprzeczne z samym tekstem Pisma Świętego, który jest dla nas najważniejszym punktem odniesienia. I proszę Państwa, chciałem pokazać najpierw, jak bardzo pomóc może podejście do tego tekstu z uszanowaniem gatunku, w którym był napisany. Po pierwsze, trzeba Państwu wiedzieć, że tekst ten należy do późniejszych, gdy chodzi o Stary Testament. Prawdopodobnie pochodzi z VI wieku przed Chrystusem. Jest to bardzo skomplikowany czas w historii Izraela. Otóż w tamtym czasie Izrael w dużej części żyje w niewoli babilońskiej. Będąc wystawionym na działanie obcych czynników kulturowych, religijnych, no po prostu żyje, balansuje na granicy. Może się okazać, że za chwilę utraci swoją tożsamość i rozpłynie się wśród innych ościennych nacji. Dlaczego? Wystarczy, że przyjmie bogów, którzy są bogami Babilonu, za swoich, no i właściwie już po całej tożsamości. Tożsamość Izraela wcześniej, przed niewolą babilońską, miała takie dwa zasadnicze czynniki w tle. Po pierwsze, człowiek rodził się z matki Żydówki, po drugie, mieszkał w ziemi obiecanej, no i trzeci, czy najważniejszy, wyznawał Boga Jahwe. No, generalnie nie Żydzi nie wyznawali Boga Jahwe. No ale Żydzi, czy lepiej powiedzieć Izraelici przed niewolą babilońską, oni właśnie, kryterium bycia Izraelitą to jest życie, to jest urodzenie z matki Izraelitki, członkini jakiegoś plemienia izraelskiego, mieszkanie w ziemi obiecanej, którą Bóg dał Mojżeszowi i jego plemionom, które wyprowadził z ziemi egipskiej. No i właśnie wiara w jedynego Boga Jahwe. Kiedy oni idą na wygnanie, to co najmniej jedno z tych kryteriów odpada, bo odpada mieszkanie w ziemi obiecanej. Jeżeli jeszcze do tego uwzględnimy fakt, że uważano wówczas, że bogowie rządzą na jakichś terenach, na jakichś terytoriach, mają je pod swoją opieką
i Bóg izraelski Jahwe rządzi w ziemi obiecanej, natomiast nikt nie negował faktu, że inni bogowie też tam sobie gdzieś żyją. To, że wyznawano jednego Boga Jahwe, nie przeczyło myśleniu o tym, że istnieją jacyś inni bogowie, ale my się nimi nie zajmujemy. Oni dla nas nie istnieją, w tym sensie nie mają dla nas żadnego znaczenia. No to, że mieli, o tym mogą świadczyć choćby teksty z księgi proroka Jeremiasza z przełomu VII i VI wieku, gdzie Jeremiasz piętnuje swoich ziomków za to, że czczą różnego rodzaju bóstwa i to, uwaga, gdzie? W świętym mieście w Jerozolimie. Różne bóstwa astralne, różnych bogów kananejskich i tak dalej. Tak czy inaczej, kiedy naród wybrany jest w ziemi babilońskiej, no, zwłaszcza to młode pokolenie jest wystawione na działanie bardzo niekorzystnych czynników. To kto ma rację? My? Czy też nasi koledzy z piaskownicy Babilończycy? Bo oni mówią, że świat powstał w jakiś tam sposób, że Marduk tam coś, kogoś zabił tam i wtedy z ciała tej prabogini Tiamat zrobił nieboskłon i ziemię. Kto ma rację wobec tego? My czy oni? I tu jest właśnie początek, jakby trzeba się określić. Mędrcy Izraela muszą swoje tradycje już teraz nie tylko przekazywać ustnie, bo zapotrzebowanie jest duże, tylko po prostu je spisać. I powstaje ten tekst właśnie z pierwszej księgi Pisma Świętego, czyli z Księgi Rodzaju, z pierwszego zresztą rozdziału. Jest to nie tyle zapis z miejsca zdarzenia, to nie jest raport z miejsca zdarzenia, bynajmniej, tylko poemat o Bogu Stwórcy, hymn o Bogu Stwórcy. Gdyby się dobrze przyjrzeć, to jest to wszystko ładnie ułożone według pewnego harmonicznego planu, gdzie można by powiedzieć trzy i trzy, to znaczy trzy pierwsze dni i trzy ostatnie dni stworzenia są poniekąd ze sobą kompatybilne przez rzeczy, które były w nich stwarzane. Siódmy dzień jest tym dniem odpoczynku i też ma swoją teologiczną wymowę. Ale generalnie cały ten tekst pisany jest w kontekście pewnej polemiki z wierzeniami babilońskich i innych mitologii. Z babilońskimi i innymi mitologiami. Proszę Państwa, o co chodzi? Gdzie tu jest ta polemika? Kłopot jest taki, że my nie słyszymy tej drugiej strony, która jest w polemice. I dlatego tak bardzo nie od razu rozumiemy, o co tu chodzi. Otóż można sobie wyobrazić to w ten sposób, że kiedy na przykład jedziemy autobusem albo jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu publicznym i ktoś głośno rozmawia przez telefon, to słyszymy zapis jego rozmowy, słyszymy jego rozmowę, ale tylko w jednej części, od niego samego. Natomiast nie słyszymy tego, co mówi ta druga strona. Na podstawie tego, co mówi osoba przy nas będąca, daje się zrozumieć generalnie wymowę sporu, tego, o co chodzi w tym dialogu, tak? Tylko, którego zapis mamy tylko w połowie dostępny. Można sobie wyrobić pojęcie. Nie zawsze będziemy wiedzieli wszystko, ale tak z grubsza mówiąc, kiedy ktoś przy nas się ekscytuje, kiedy kogoś tam bardzo strofuje, to jesteśmy w stanie wydedukować, o co idzie spór. W tym wypadku jest podobnie. Mamy zapis tylko jednej strony i musimy w oparciu o ten zapis zrozumieć, o co chodzi w całym tym sporze, w tej polemice. I oto, proszę Państwa, popatrzcie od samego początku. Mamy tutaj informację, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I to jest pewnego rodzaju streszczenie. W dzisiejszych publikacjach nazywa się to chyba lead. W takich publikacjach gazetowych, tudzież magazynowych. To jest takie streszczenie całości, wystarczająco intrygujące, by móc sięgnąć czy odwołać się do dalszej części tekstu, który pod tym lidem się znajduje. To jest jakby streszczenie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I tutaj właściwie można byłoby postawić kropkę. Tymczasem autor rozprowadza dalej to, co zawarte jest w tym jednym zdaniu.
Po pierwsze, proszę zauważyć, że słowo początek to jest coś, co do dzisiaj nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte i ono ciągle budzi sporo kontrowersji i sporów. Początek czego? Czasu? Początek wszystkiego? Co to jest? Czy to chodzi o początek chronologiczny, czy początek jaki? No nie wiem, na przykład kiedy powiemy na początku tego miesiąca rozpoczynają się żniwa, to mówimy o początku, który trzeba ulokować w pierwszym dniu tego miesiąca o godzinie zero, czy też w drugim dniu tego miesiąca o godzinie 14, czy w którym? Bo i pierwszy, i drugi to będzie ciągle początek, prawda? Chronologiczny jakiś. Ale o jakim początku mowa? No właśnie. W każdym razie no jest tu jakaś zagadka na początku, gdy chodzi o początek. Potem słyszymy o Bogu, który jest jeden. Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli nie ma żadnych innych bogów. Gdyby Państwo przeczytali mit o stworzeniu świata, kosmogonię babilońską, gdzie występują prabogowie Tiamat i Apsu, to są dwa skupiska wód, słonej i słodkiej. Z nich rodzą się kolejni bogowie, potem następuje napięcie na linii prabogowie i ich potomstwo, dochodzi do walk, ostatecznie ginie i jeden, i drugi byt, mianowicie te prabóstwa. Na pierwszy plan wyłania się Marduk, który z ciała przeciętej na pół Tiamat, tej bogini, prabogini, po prostu robi firmament i ziemię. I teraz wszystko dzieje się w jakiejś takiej agresji, dużo dynamiki, jest jakiś bitew, jakaś wojna, coś takiego. W tekście biblijnym jest spokój. Jest pełen spokój. Bóg jeden, nie mający sobie równych, żadnej konkurencji. Nikt nawet nie śmie z nim konkurować. On stwarza niebo i ziemię. Niebo i ziemia, proszę Państwa, to jest określenie całości. Niebo i ziemia. Tak jak znacie z Nowego Testamentu, alfa i omega, czyli pierwsza i ostatnia litera alfabetu, oznacza pewną całość. Tak i dokładnie tutaj chodzi o całość, czyli niebo i ziemia to jest wszechświat. Wszechświat. Innymi słowy, na początku Bóg wszystko stworzył. Gdzie jest tutaj akcent? Na początku czy wszystko? To są właśnie przedmioty, to jest materia dociekań, egzegetów. Pokazuje to pewną ciekawostkę. Najważniejsze jednak w tym całym opisie jest to, że tam każdego dnia coś się dzieje. I aktywność stwórcza Boga nie opiewa bynajmniej na jakieś bitwy, na jakieś podstępy, podchody, jakieś spiski, tudzież rywalizacje z innymi bogami, która ślepym trafem doprowadza do powstania tego czy innego. Nie. Bóg ma od początku wszystko uporządkowane i widać wyraźnie, że jego praca przebiega od jednego dnia do następnego, a stwarza wszystko jak? Słowem. Bóg powiedział, niech się stanie to i owo. Proszę bardzo, stało się. Bóg potem to zobaczył. Powiedział, dobrze, to jest bardzo dobre. I tak minął wieczór i poranek, dzień pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. To jest bardzo piękny hymn o Bogu Stwórcy, z którego trzeba czytać te najważniejsze rzeczy. Nie wolno tego dosłownie brać, jako w poniedziałek powstało to, we wtorek tamto i tak dalej. Trzeba to czytać raczej w kluczu takim. Jest jeden Bóg, nie ma sobie równych, wszystko stworzył według swojego planu, nic nie jest dziełem przypadku, wszystko jest powiązane, każda rzecz jest powiązana z inną, wszystko nawzajem sobie służy, powstają rośliny, będą żywić zwierzęta, będą drzewa wydające owoc, będą żywić człowieka, światło służy wegetacji, wszystko nawzajem jest ze sobą powiązane. Żeby odciąć się od tej mitologicznej, od tych wszystkich mitologicznych wątków,
które były bardzo obecne w religii babilońskiej. Izraelici w tym opisie, żeby odciąć się od tych wszystkich mitologicznych wątków, słyszymy na przykład, jak to autor w piątym dniu, w czwartym dniu autor opowiada o stworzeniu ciał niebieskich. To też bardzo charakterystyczny sposób pisania o nich. Ciała niebieskie, czyli słońce, księżyc, gwiazdy, to bardzo prominentne bóstwa w panteonie babilońskim. Podczas gdy tu, w tym opisie, jest jasno powiedziane, że Bóg stwarza je. Co więcej, autor biblijny nawet nie podaje ich hebrajskich nazw, dlatego że one bardzo przypominałyby faktyczne imiona tych bóstw. Szemesz, czyli słońce, no to jest imię własne tego Boga znanego z Panteonu, albo bliskie, bardzo przypominające. Wobec tego nawet nie używa hebrajskich nazw tych właśnie bytów, tylko mówi o nich ciała niebieskie. Gwiazdy są w panteonie babilońskim o wiele ważniejsze niż właśnie księżyc i słońce. I to one występują na początku, bo wierzono, że w nich zawarte są ludzkie losy i to gwiazdy mogą podobno ludzkimi losami zawiadywać. Autor biblijny wyraźnie na drodze właśnie kolejnej widocznej, dostrzegalnej polemiki pokazuje, że wyrzuca je na koniec. Najpierw mówi słońce, znaczy mówi o ciele niebieskim większym, żeby oświecało dzień, i mniejszym, żeby oświecało noc, no i gwiazdy. Chodzi o to, że cały ten opis jest niesłychanie spokojnym zapisem pewnej teologicznej refleksji. Broń Boże, gdyby ktoś miał go traktować jako zapis z miejsca zdarzenia. Bynajmniej nie chodzi tutaj o taki właśnie raport. Gdyby ktoś się upierał przy literalnym takim odczycie, nie zrozumiałby zupełnie gatunku literackiego, o który tutaj chodzi. Dla jeszcze pełniejszego zrozumienia tego, o co chodzi w tym opisie, powiem Państwu tyle, że on nie jest dla autora czymś ważnym. Może inaczej, nie jest tak ważny, jak na przykład dzieje Abrahama. Skąd to wiemy? Otóż Pismo Święte było pisane w czasach, kiedy materiał piśmienniczy był dość skąpy, nieprawdaż? Wobec tego trzeba było bardzo uważać na to, ile się czemuś poświęca miejsca. Im więcej na coś miejsca było poświęcone, albo na kogoś, tym ważniejsza była to postać albo rzecz. I teraz proszę zobaczyć, po proporcjach poznajemy, jaka jest ranga danego opisywanego wydarzenia. Jeżeli stworzenie świata to jest raptem jeden niedługi rozdział na początku Księgi Rodzaju, no ale jeden niedługi rozdział, a historia Abrahama, która zaczyna się pod koniec 11 rozdziału, trwa aż do rozdziałów tam 23, 5, no to proszę zobaczyć, w porównaniu jednego do drugiego są to rzeczy nie do porównania tak naprawdę. Tutaj jeden rozdział, tutaj ponad 10, prawda? Więc krótko mówiąc, dla autora biblijnego nawet stworzenie świata nie jest tak ważne jak historia rodziny Abrahama, bo to jest ten protoplasta narodu wybranego, z którego wychodzi cały naród później. Uczulam na to czytanie, oczywiście tutaj moglibyśmy bardzo wiele wątków jeszcze wydobyć z tego opisu stworzenia, tylko skrótowo mówię Państwu o tym, jak interpretacja może być myląca, bo Państwo na pewno wiecie, że to bardzo często ludzie, którzy w ogóle nie znają się na Piśmie Świętym, używają tego opisu jako argumentu przeciwko doktrynie katolickiej, bo właśnie nauka mówi, że tak nie mogło być i dlatego po prostu Kościół się myli, czy tam ktokolwiek przyznaje się do Pisma Świętego się myli. Otóż nikt nie twierdzi, nikt, kto jest wierzący i roztropnie bada Pismo Święte, nie sądzi, nie twierdzi, że jest ono zapisem z miejsca zdarzenia. Nie, broń Boże. To jest teologiczna wizja tego, w jaki sposób rozpoczął się świat. Nikogo tam jeszcze nie było. Autor nie mógł być świadkiem. Nawet jeśli przyjęlibyśmy, że doznał jakiegoś olśnienia, oświecenia i ta prawda została wlana w jego głowę, to prawdopodobnie pióro nie uniosłoby tego wszystkiego, co byłoby do opisania.
Jest to wyraźnie traktat teologiczny, hymn o Bogu Stwórcy, który pokazuje, kim jest Bóg, Stwórca Wszechświata, który zechciał wejść w losy ludzi i zaopiekować się Izraelem. To jest ten sam Bóg, Stwórca wszystkiego, który wybrał sobie Abrahama, a później jego potomnych do tego, by stali się wielkim narodem, a z tego narodu potem wychodzi całe to światełko w tunelu na wszechświat, na cały świat. Proszę Państwa, drugi przykład, który chciałem przywołać, to postać biblijnego Hioba. To jest postać, która pojawia się niejednokrotnie w literaturze, ale nawet w potocznym języku słyszymy o Hiobie albo o wieściach Hiobowych, prawda? Wieści Hiobowe to nie najlepsze wieści, a mówiąc krótko, wieści katastrofalne, straszne. Dlatego, cóż, postać Hioba jest jakoś bardzo znana. Myślę, chociaż naprawdę mogę się mylić. No ja bardzo kocham tę księgę, ponieważ spędziłem nad nią kilka lat studiów. Napisałem swój doktorat w oparciu o zakończenie i prolog do księgi Hioba. Była to dla mnie fantastyczna przygoda i szczerze mówiąc, ta księga i jej rozważanie bardzo pomogły mi w późniejszych trudnych doświadczeniach, traumatycznych doświadczeniach. Nauczyłem się z niej między innymi podejścia do cierpienia, to chyba bardzo górnolotnie brzmi, ale naprawdę coś w tym jest. Myślę, że to nie było przypadkiem, iż kiedyś dane mi było zafascynować się księgą Hioba. Tak czy inaczej, księga Hioba należy do pewnego gatunku literackiego, ale również osadzona jest w pewnych realiach literacko, powiedziałbym, literacko-mentalnościowych. Chodzi o księgę spośród literatury mądrościowej. Literatura mądrościowa, proszę Państwa, nie jest produktem oryginalnie hebrajskim, żydowskim. Już na długo przed powstaniem narodu izraelskiego na Bliskim Wschodzie, choćby w Sumerze, to są tereny dzisiejszego Iraku mniej więcej, Sumer wykształcił sporą rzeszę różnego rodzaju ksiąg, które można nazwać mądrościową literaturą. W ogóle Sumerowie odpowiadają za wynalezienie alfabetu, pisma. To było prawdopodobnie w 4 tysiącleciu przed Chrystusem. Ale bardzo szybko zobaczyli, że ten wynalazek nie tylko przydaje im się w ożywionym handlu, ale można przenosić dzięki niemu na bardziej trwałe nośniki zapis ludzkich myśli, nawet poezji, czyli stanów ducha. Pod koniec trzeciego tysiąclecia Sumerowie dysponowali już dość opasłymi tomami, jeśli tak można powiedzieć, kodeksów prawnych, ale również literatury, którą my dziś nazywamy mądrościową. Zadawano sobie różnego rodzaju pytania, które później podejmą także filozofowie greccy, o sens istnienia, o pochodzenie człowieka, o jakość relacji międzyludzkich i jak je polepszyć. To są wszystko rzeczy, które interesują właśnie mędrców Bliskiego Wschodu. Te tradycje później obecne są na dworach różnych imperiów, Asyrii, Babilonii i ostatecznie dostają się również i do Izraela. Kiedy pierwszy król izraelski, Saul, zakładał swój dwór, no to nie był to jeszcze bardzo imponujący imponujące miejsce to nie było, ale później jego następca Dawid, król Dawid, który miał już swoją stolicę w Jerozolimie i tam zbudował pałac, no cóż, on miał już o wiele bardziej rozległe kontakty, nie był takim zapyziałym wataszką jak wspomniany Saul. Ale jego syn Dawida, Salomon, ten dopiero rozwinął kontakty międzynarodowe i prawdopodobnie to on zaprosił na swój dwór i bardzo pielęgnował te tradycje mądrościowe. Były one żywe wśród osób, które umiały posługiwać się pismem, wśród skrybów, pisarzy. Istniała prawdopodobnie cała szkoła mędrców. Salomon sam uchodził za człowieka niezwykle mądrego. W Piśmie Świętym jest opisane, ile
utworzył pieśni, przysłów, że umiał rozprawiać o drzewach, kwiatach, zwierzętach. To było wówczas synonimem mądrości. Umiał też, właściwie prosił też o to, by rozstrzygać mądrze sprawy swoich poddanych. To była jego pierwsza prośba o mądre serce właśnie w momencie koronowania, czy tuż przed. I Bóg wysłuchał tej modlitwy. Od tego momentu Salomon jest takim, no można powiedzieć, patronem mądrości, takim pierwszym świętym patronem mądrości. Oczywiście Salomon jest tak zapamiętany tylko w pierwszej części swojego życia, bo w drugiej no, był już utrapieniem dla swoich poddanych i tam raczej z mądrością go nie kojarzono, tylko z utrapieniem, z jakimś stresem, przygnębieniem i tak dalej. A wszystko to, jak mówi Pismo Święte, poprzez czy za sprawą kobiet. Salomon miał przecież wielki harem, miał 700 żon i 300 nałożnic. Taka sytuacja. Tak czy inaczej, Salomon, powiedziałbym, rozpoczął tę przygodę z ruchem mądrościowym, z tą literaturą mądrościową. I potem w Piśmie Świętym mamy cały taki blok ksiąg mądrościowych. To jest Księga Przysłów, Księga Hioba, Koheleta oraz Księga Pieśni nad Pieśniami, niektórzy włączają ją do tego bloku, i Mądrość Syracha i Księga Mądrości. To są takie zasadnicze księgi, które są osadzone w tym nurcie mądrościowym. Mędrcy mają swoją perspektywę, mają takie swoje principia, wśród których jest principium związane z odpłatą. Oni uważają, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Każdy czyn rodzi pewne konsekwencje, skutek. Czy to jest jakaś wiedza, której my nie mamy, ale oni bardzo poważnie do tego podchodzili. Potem istnieje coś takiego jak bojaźń Boża, czyli pewien zachwyt nad Stwórcą, nad tym pięknem świata, który On stworzył, i pewna relacja do Niego. Tak? To jest jakby w tle całego tego światopoglądu mędrców. Ale gdy chodzi o to pierwsze kryterium, czyli to kryterium, że każdy czyn ma konsekwencje, i że każdy czyn spotka się z konsekwencjami, to się nazywa retrybucja. I to jest niby prawda, ale z drugiej strony jest pytanie, jeśli kogoś dotknie nieszczęście, to czy to było wynikiem kary? Jeśli tak, to czyjej? Jeśli ktoś na przykład zachoruje, to jest to kara, czy to jest ślepy traf? Czy jak to należy czytać? I o ile Księga Przysłów jest bardzo optymistyczna w tym właśnie takim naświetlaniu spraw jako biało-czarne, rób tak, będziesz miał sukces. Od tego się odwróć i będziesz, bo w przeciwnym wypadku będzie kryzys, będziesz miał katastrofę. Więc jest tak jakby optymistyczna bardzo w tym podawaniu treści, które mają opiewać na to, żeby człowiek miał sukces. No i teraz przychodzi w kolejności Księga Hioba, w której autor podnosi wątek właśnie bohatera, którego wznosi na wyżyny. To jest postać fikcyjna oczywiście, Hiob. Postać fikcyjna zbudowana w ten sposób, żeby był to ideał. Czyli zabieg jest taki. Zbudujmy ideał, który wystawimy na działanie no, potężnych sił, zniszczymy go na oczach czytelnika i wtedy zadamy pytania. No i mamy ideał. Hiob zostaje scharakteryzowany na początku Księgi Hioba jako bohater doskonały, to mało powiedziane. Nikt, nawet Mojżesz, nie doczekał się takiej laurki, jaka została zapisana pod adresem Hioba na początku, w pierwszym już wierszu. Że był to człowiek doskonały, prawy, unikający złego i bogobojny, bojący się Boga. Takie cztery rzeczy to jest właściwie, no to przeciętny śmiertelnik rzadko się mieścił, właściwie chyba się nie mieścił w takich ramach. Hiob jest takim kimś. Dla czytelnika tamtego czasu to jest tego rodzaju laurka, że to aż prawie graniczy z niemożliwym. To jest po prostu ideał. Hiob w taki sam sposób zostaje scharakteryzowany przez samego Boga. Narracja prologu w pierwszych dwóch rozdziałach jest taka, że oto najpierw mamy ten poziom na ziemi i słyszymy o Hiobie, że tam różne rzeczy dobre robił
i proporcjonalnie słyszymy o całym jego bogactwie, bo jego integralność, to wszystko, co sobą reprezentował, znajduje odzwierciedlenie w bogactwie, w majątku, ale także w relacjach rodzinnych. Ma on 10 dzieci, idealne proporcje, 7 synów i 3 córki. Ale cały ten jego dobytek to jest po prostu no, niebywała rzecz. Kilka tysięcy wielbłądów. To dzisiaj we współczesnych realiach posiadanie, nie wiem, 10 wielbłądów to już jest duży majątek, a co dopiero kilka tysięcy. Tak czy inaczej, autor chce to pokazać jako takie korespondowanie między sobą przymiotów Hioba i tej całej nagrody, której mógł się spodziewać od Pana Boga. Jest tutaj po prostu wynikanie, retrybucja za dobre. Bóg wynagrodził Hioba. I proszę bardzo, w tym dobrym, które widać na zewnątrz, widać wyraźnie, kim jest Hiob, jaki to jest niesamowicie dobry człowiek, bo w przeciwnym wypadku Bóg by go przecież nie błogosławił aż tak. To jest ideał z punktu widzenia mędrców. Tak musiał żyć dobrze wszystkimi tymi ideałami mędrców, że w taki idealny sposób zostało mu to odpłacone. No super. Ale już w drugiej scenie, od 6 wiersza, wznosimy się do nieba. I autor daje nam dostęp do wiedzy, która normalnie nie jest właściwa bohaterom tej księgi, bohaterom tym, którzy zostali na dole, bo przypomnę, myśmy się właśnie wznieśli do nieba. I tam mamy dostęp do dziwnego dialogu pomiędzy Bogiem, który spotyka się na forum takiego wielkiego zgromadzenia aniołów, synów Bożych, aniołów, spotyka się tam z szatanem. Szatan jest tutaj nie tyle imieniem własnym, co określeniem funkcji. Satan. Bóg mówi do niego, a gdzieś ty był, chłopaku? No, przemierzałem ziemię wzdłuż i wszerz, no i tam badał, testował ludzi. No, a widziałaś mojego sługę Hioba, mówi Bóg? Nie ma drugiego takiego na ziemi, który byłby tak. I tutaj znowu powraca cała ta litania 4 przymiotów naszego głównego bohatera. Ta litania powtórzy się jeszcze raz w przedostatniej scenie, 4, też z ust samego Boga. Czyli w samym tym prologu, w tych 2 rozdziałach, 3-krotnie, co nie jest bez znaczenia, zostają wypowiedziane o Hiobie słowa, żeby nikt nie miał wątpliwości. Nie mamy tutaj z postacią, która jest tylko tak trochę nieskazitelna. On jest w pełni nieskazitelny. W pełni zasługuje na miano ideału mędrców. I ta właśnie postać, wskutek tego Bożego zrządzenia, kiedy Bóg upoważnia szatana, Satan, do 2-krotnego przetestowania tych wszystkich, tego wszystkiego, co Hiob ma w głowie, jego intencji, ta narracja skutkuje tym, że czytelnik jest bardzo skonfundowany. Zaraz. To chwileczkę. To mędrzec powinien być wynagrodzony, a nie upokorzony w ten sposób. Uwaga, bo my zaczynamy znowu już czytać śmierć, zniszczenie, chorobę jako karę. Czy tak naprawdę jest? W ostatniej scenie, bo to jest tak skonstruowane, że najpierw jest na ziemi, później wchodzimy do nieba, potem znowu na ziemię i tragedia Hioba jest naszym udziałem. Potem znowu wchodzimy do nieba, znowu słyszymy dialog pomiędzy Bogiem a Satan. I znowu na dół nas prowadzi autor, gdzie tym razem widzimy znowu ból niesłychany naszego głównego bohatera, jego żonę, która nie radzi sobie z cierpieniem i która doradza mu przeklinanie Boga, co było równoznaczne z wyrokiem śmierci na siebie. W domyśle, jak przeklniesz Boga, to Bóg nie pozwoli się obrażać, dlatego cię zabije na miejscu, ale przetnie też twoje cierpienia. Hiob wyrzuca jej, że jest to mówienie, jakby była nieroztropna, jakby była głupia. Ale przychodzą jego przyjaciele trzej, przyjaciele z daleka. Przyszli, jak mówi autor, wybrali się z dalekich stron, żeby przyjść Hioba pocieszyć, bo słyszeli o jego nieszczęściu. Jak tylko przyszli na miejsce, zobaczyli jego udrękę, cóż, zobaczyli, że nie znajdują słów pocieszenia. Wszystko, co by powiedzieli, będzie głupie.
I siedli koło Hioba i tak przez 7 dni i 7 nocy po prostu nie wyrzekli słowa, tylko towarzyszyli mu swoją obecnością. Ta obecność to było najlepsze, co mogli dla niego zrobić. Tak jest zbudowany wstęp do całej narracji tej długiej księgi. 42 rozdziały tam są. Ale w tym wstępie zawarta jest już pewna strategia literacka. Autor nie tyle chce nas przekonać, że istniał naprawdę taki bohater Hiob, że faktycznie mieszkał tu i ówdzie, bo ciągle ta ziemia, o której autor mówi, że była to ziemia Uz, to jest ciągle ziemia legendarna, nie wiadomo, gdzie to było, gdzieś na wschodzie. Chce nie tyle przekonać nas, że faktycznie taki autor istniał, tylko konstruuje fikcyjną postać, w oparciu o którą zadaje pytania i podważa tę pewność wcześniejszych pokoleń mędrców odnośnie do retrybucji, jej bycia w mocy. Czy rzeczywiście jest tak, że kto dobry, to musi dobre otrzymać, a kto zły, otrzymuje zło? Mamy oto idealnego bohatera, który zostaje zmiażdżony cierpieniem. To cierpienie przerasta jego i jego otoczenie, a on sam jakby nie ma słowa przekleństwa w sobie. Jest taka zgoda w nim na to wszystko, co się wydarzyło. Czy retrybucja rzeczywiście jest faktem? Czy można powiedzieć, że Bóg wszystko wynagradza i wszystko karze? Wszystko, co złe, karze? I to jest początek na tym etapie jakby autor zostawia czytelnika i prowadzi go przez kolejne rozdziały. Ale te dylematy przez niego zgłoszone tak pośrednio przez pryzmat tej fikcyjnej postaci Hioba, one są dopiero zrozumiałe, jeśli wiemy, z jakiego kręgu wyszła ta księga. Ona jest prowokacją dla tych wszystkich, którzy chcieliby sądzić, że Boża Sprawiedliwość jest jak automat, że ona jest po prostu automatycznie się uruchamia, że jeżeli ktoś choruje, to natychmiast jest to potępienie, jest to kara i nie ma innego wytłumaczenia. Bo z całego dalszego rozwoju akcji okazuje się, że zupełnie inaczej mają się rzeczy. Na końcu, w epilogu, przyjaciele, którzy w trakcie ożywili się i chcieli Hioba upomnieć właściwie, już nie tyle pocieszyć, co upomnieć, że mówi rzeczy niemądre, że jest podobno zbyt wylewny, bo Hiob bardzo ostro mówi do Boga, używa bardzo agresywnego języka. Oni próbują go tonować, a potem próbują go przekonać, żeby się przyznał do winy. Bo przecież Bóg nie mógł się pomylić. Musiał na pewno być jakiś powód, dla którego stało się tak, a nie inaczej. Że stało się to, że Hiob tyle cierpi. Więc gdyby się przyznał, zakończyłoby się jego cierpienie. Bóg na pewno mu odpuści przez wzgląd na wcześniejszą dobrą relację. Teraz, jeżeli tego nie rozumiemy, w jakim kontekście osadzony jest ten tekst, te rozdziały Księgi Hioba, to nie zrozumiemy, czego dotyczy dyskusja. To jest głos w dyskusji. Hiob jest postacią, jeszcze raz powtórzę, fikcyjną, zbudowaną po to, by sprowokować do pewnych przemyśleń. Jak bardzo to myślenie o tym, że cierpienie jest karą za grzechy, jak bardzo to myślenie jest zakorzenione w nas, widać na przykład na podstawie apostołów, którzy pewnego razu, przechodząc obok pewnego niewidomego, zapytali Jezusa nie jak mu pomóc, tylko kto zgrzeszył, on, ten niewidomy, czy jego rodzice, że tak cierpi. Jezus odmawia odpowiedzi na tak postawione pytanie i mówi ani on, ani jego rodzice, ale stało się to, by się okazała chwała Boża. Myślę sobie, że my dzisiaj również nie jesteśmy wolni od takiego postrzegania spraw, bo kiedy ktoś, nawet niewierzący, nagle doświadcza czegoś trudnego, cierpienia, to nierzadko pojawiają się słowa za jakie grzechy. Nawet jeśli ktoś ten nie rozumie słowa grzech albo nie uznaje takiej wartości, to pytanie to powraca. Za jakie grzechy mi się to przydarzyło? Dlaczego ja? No właśnie, na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi i okazuje się, że w całej księdze Hioba Bóg nigdy Hiobowi tego nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia mu, ale z drugiej strony doprowadza do pocieszenia głównego bohatera, co jeśli Państwo nie wierzą,
proszę sprawdzić samemu i przeczytać tę księgę, nie bać się jej. Przy okazji polecam swoją książkę pod tytułem Hiob dla odważnych plus. Takie lokowanie produktu. Proszę Państwa, i trzeci przykład, który chciałem przywołać, to psalm. Psalm trzeci. Psalmy generalnie pochodzą też z księgi o tym samym tytule, o też psalmy. Psalmy też powstawały na różnym etapie dziejów Izraela. Trudno powiedzieć, by wszystkie wyszły spod pióra Dawida, jak głosi tradycja, no bo Dawid jest uznawany tak tradycyjnie za autora psalterza, nieprawdaż? Pokazywany jest w ikonografii jako ten, który na różnych instrumentach muzycznych gra, śpiewa. No tak jest pokazany także w księgach Samuela, jako zdolny muzyk, śpiewak, ale i ten, który komponuje. Natomiast nawet niektóre psalmy mają takie oznaczenia, psalm Dawida. Natomiast trudno byłoby sądzić, że wszystkie te utwory wyszły spod pióra Dawida, ponieważ niektóre z nich, na przykład psalm 137, znajdują się w nich odniesienia do niewoli babilońskiej, a wtedy już dawno Dawida nie było wśród żywych. Dawid to jest wiek X, przełom XI i X przed Chrystusem, a niewola babilońska to jest wiek VI przed Chrystusem. Więc Dawid nie mógł napisać tego psalmu. Prawdopodobnie mogą tam być jakieś utwory przez Dawida napisane, od niego pochodzące, ale ostateczna wersja tej księgi została zredagowana przez jakiegoś trzeciego autora, trzecią postać, która dokonała pewnej kompilacji. Kompilacji właśnie takich utworów, które stały się modlitewnikiem Izraela ostatecznie. W psalterzu też, co ciekawe, istnieją gatunki. Wśród psalmów istnieją różne gatunki literackie. Sam psalm jest gatunkiem, ale można powiedzieć, istnieją różne takie jakby odcienie tego gatunku. Więc za najciekawszy dla mnie jest, ja uważam, gatunek zwany lamentacją. No, powiecie Państwo, to takie przykre, smutne, dopiero co o Hiobie mówił, teraz znowu lamentacje. Lamentacje miały z pewnością wpływ na treny, które napisał nasz pisarz Jan Kochanowski. Miały z pewnością wpływ na treny. Jest cała osobna księga lamentacji, która dotyczy tych wszystkich, tej całej traumy Izraela po zburzeniu niewoli, po zburzeniu Jerozolimy przez Babilończyków. Ale w samym psalterzu, jak mówię, istnieją lamentacje, które są takimi psalmami na godzinę próby. Psalterz w ogóle zawiera odniesienia do wszystkich sytuacji życiowych. Są tam modlitwy na czas radosny, wesoły, na chwilę uniesień, na chwilę jakiejś takiej zadumy nad stworzeniem, takiej zwykłej kontemplacji, ale również psalmy na godzinę próby, kiedy albo wróg daje się we znaki, albo choroba, która też jest często przedstawiana jako wróg. Jeżeli Państwo otworzą psalterz i zobaczą sobie psalm trzeci, to jest właśnie lamentacja. Zaczyna się ona ma swoją dynamikę. Ktoś powiedziałby w języku polskim, lamentacja brzmi trochę jak takie ubolewanie nad samym sobą, takie biadolenie, użalanie się nad sobą, gdy tymczasem nie do końca tak to wygląda. Ten element jest obecny w lamentacji, ale nie wyczerpuje jej. Otóż starożytni Izraelici zauważyli już dawno, że my jesteśmy jako ludzie, także wierzący, nie tylko jesteśmy duszą, czyli nie tylko mamy jakieś, ale jesteśmy również ciałem z całym bólem istnienia, które i dusza, i ciało mogą w nas generować. Człowiek i jego emocje nie mogą zostać na boku. Nie można Panu Bogu tylko ładnych rzeczy mówić, trzeba także i trudne mu serwować, bo my jesteśmy cali ludźmi z naszymi emocjami, przeżyciami, bagażem doświadczeń, nie tylko w tej pięknej, duchowej sukience, w której chodzi nasza dusza. Nie, cali jesteśmy. I dlatego przed Bogiem także należy mówić rzeczy trudne. W ogóle psalmy służą takiemu wylaniu duszy przed Bogiem, jak się mówi. Takiemu wylaniu emocji przed Bogiem, dobrych i złych.
Psalmy lamentacyjne oczywiście opiewają na te emocje złe, które rodzą się w nas pod wpływem złych doświadczeń, bólu, cierpienia, które zadają nam inni albo które zadaje nam niespodziewanie przychodząca choroba. I teraz to, jak terapeutyczna jest to literatura, to no, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jeśli się dobrze zrozumie logikę lamentacji, to, no to to jest terapia w czystej postaci. My dzisiaj mówimy, że trzeba, kiedy się pójdzie do terapeuty, to przecież się nie milczy, prawda? Nie mówi mu się tylko ładnych rzeczy, że ładnie się pan urządził, że miło pana spotkać, tylko raczej idziemy się zwierzyć z rzeczy trudnych, wyrzucić z siebie to, co nas boli. Bo właśnie wtedy następuje leczenie. Kiedy nazywamy te demony, które w nas się obudziły, to jakby nadajemy im imię i jesteśmy w stanie je szybciej wyrzucić. Kiedy nazwiemy już to, co nas boli, to o wiele mniej to zaczyna boleć, to o wiele bardziej oswojone się staje. I ta dokładnie logika przebija przez narrację, jaką są lamentacje. Psalm trzeci opowiada o doświadczeniu bolesnym bardzo, kiedy człowiek znajduje wrogów w swoim otoczeniu i jak bardzo oni dają mu się we znaki. Każda lamentacja zaczyna się od wezwania Boga pod imieniem Jahwe. Jahwe to jest imię Boga, który zbawia. To imię zostało objawione Mojżeszowi w rozdziale trzecim Księgi Wyjścia, kiedy Bóg posyła go z krzewu gorejącego do Egiptu i mówi, tam tutaj wyprowadzisz mi naród wybrany. Tam objawia mu swoje imię Jahwe i z tym imieniem na ustach Izrael będzie wychodził z Egiptu, przejdzie przez Morze Czerwone i dojdzie aż do Ziemi Obiecanej. Wobec tego imię Jahwe staje się takim imieniem Boga zbawiającego par excellence. Dlatego w każdej lamentacji na początku zawsze powinno być imię Boga. Takie inwokacja z użyciem imienia Bożego Jahwe, co jest sygnałem, że chodzi o jakieś zbawienie od kłopotu, od cierpienia. Potem jest nakreślenie tematu. Nakreślenie tematu bardzo subiektywne. Proszę Państwa, kiedy boli nas ząb, to jesteśmy w stanie po prostu w ogóle nie uznawać całego piękna świata. W raju byśmy byli, ale boli nas ząb, niczego nie widzimy, tylko skupiamy się na sobie. I jesteśmy skłonni nie wiadomo jakie rzeczy mówić, które postronne osoby będą interpretować to szalony jakiś. Ale ten subiektywny, ten nasz subiektywny ból z naszej perspektywy jest czymś obiektywnym i mamy prawo w ten sposób jakoś go uzewnętrzniać. I dokładnie taką przestrzeń daje lamentującemu ta forma literacka, ten gatunek, jakim jest lamentacja. Trzeba się wyżalić, trzeba wypłakać serce, trzeba opowiedzieć nawet przerysowany obraz, taki, który nie do końca jest zgodny z prawdą. Tutaj opowiada autor o tym, jak to wielu ma przeciwko sobie wrogów, którzy dookoła niego są i mówią o nim tak, że jakby go nie było. On jest obecny, a oni mówią do niego o nim w osobie trzeciej. Nie ma dla niego w Bogu zbawienia. Zobacz, Panie, jak wielu jest tych, którzy przeciw mnie powstali, mówi. Czyli stara się pokazać swoją sytuację jako beznadziejną. Ona obiektywnie może opiewać na dwóch przeciwników, którzy gdzieś tam po prostu robią mu krecią robotę. Ale z jego perspektywy może to wyglądać tak, jakby cały świat przeciwko niemu się sprzymierzył. I ma prawo do takiej perspektywy. W całym tym mówieniu, takim wyolbrzymianiu też problemu, chodzi o to, żeby pokazać, że wszystkie możliwości zostały wyczerpane. I to jest ulubiony moment, kiedy Bóg wchodzi w życie ludzi. W kolejnym etapie następuje takie jakby dodanie sobie samemu otuchy. Mówi tam autor, Bóg jest moją tarczą. Położę się, zasnę i wiem, że się obudzę. Cały ten obraz opiewa na, wyobraźmy sobie, jeden człowiek, wokół którego zaciska się okrążenie. On sobie to wyobraża tak, wyobraźnia podpowiada mu jeszcze straszniejsze scenariusze, że ci wszyscy jego wrogowie za chwilę staną nad nim i go zamordują. Dlatego on wydaje się sobie taki malutki w pozycji leżącej prawie, ze strachu na ziemi czy przy ziemi i wszyscy ci wrogowie stoją nad nim albo za chwilę staną
A Bóg siedzi sobie z boku, jakby nie reagował. Dlatego mówi powstań, dokładnie oznacza to zacznij działać, ale też w tym obrazie hebrajskim oznacza stań ponad nimi, tak żeby poczuli oni się malutcy i żeby poczuli, że po prostu ty jesteś tym, który się mną opiekuje. Ale w tym trzecim jakby momencie, już po tym wyżaleniu się, on mówi, ale przecież Bóg jest moją ostoją, On jest moją tarczą, ja się położę, zasnę i wiem, że się obudzę. To jest już z kolei takie wzbudzenie w sobie no, wielkiej nadziei. Przecież Bóg nie może zawieść. Tyle razy pomagał w przeszłości, tyle razy było mi z Nim po drodze. To jest niemożliwe, żeby Bóg zawiódł. I wreszcie w ostatniej odsłonie lamentacji tego trzeciego psalmu następuje dziękczynienie za to, że Bóg się znalazł w sytuacji, że uderzył w szczękę mojego wroga, że rozproszył ich i ten autor uwielbia Boga za ratunek, który został mu zaoferowany, za zbawienie, którego Bóg mu udzielił. Ale ktoś powie, chwileczkę, to jest bardzo krótki psalm. Jak to możliwe, że dopiero co zawodził, lamentował i a teraz kilka wierszy dalej już uwielbia Boga za otrzymane dary. No właśnie. To jest wyobraźnia poniekąd prorocka. On już oczyma wiary widzi zbawienie, które idzie w jego kierunku. I to jakby pozwala mu przeżyć całą tę traumę. Więc najpierw wzywa Boga na pomoc, któremu na imię Jahwe, jest to Bóg, który zbawia par excellence, następnie wyżala się przed Nim i nawet obiektywnie zaciemnia obraz, subiektywnie mówi to, co widzi, nie musi to być zgodne z prawdą, on tak to postrzega i ma do tego prawo. Potem przypomina sobie rzeczy, które Bóg już zdziałał w jego życiu wcześniej i wreszcie na koniec oczyma wyobraźni, kiedy już ta cała nadzieja dotarła wreszcie do czubka jego głowy, mówi, dziękuję Ci Boże za zbawienie, które mi dałeś. Obiektywnie jeszcze w tym momencie sytuacja może wyglądać ciągle na dramatyczną, ale on już kontempluje tą całą pomoc, którą od Boga dostanie i już uwielbia go jakby awansem. To jest dynamika lamentacji. Gdyby ktoś chciał myśleć, że lamentacja to takie zwykłe biadolenie, nie zrozumiałby tego, o co w niej chodzi. Czy wobec tego wolno nam lamentować w takim biblijnym znaczeniu? Tak. Nie wolno za bardzo użalać się nad sobą, bo każdy terapeuta powie, że to jest ostatecznie coś, co rykoszetem odbije się na naszej psychice. Ale lamentacja, zobaczcie, obejmuje te wszystkie elementy. To zmianę perspektywy na końcu, która skutkuje wlaniem zupełnie nowej nadziei, uskrzydleniem. Nie jest to terapeutyczne? Pokazałem tu Państwu te trzy przykłady po to, żebyście zrozumieli, jaka dynamika, jakie bogactwo drzemie w tekstach biblijnych, jak bardzo można się nimi budować, jak bardzo też można przy ich pomocy prowokować do myślenia i wreszcie jak bardzo można niestety mijać się z prawdą, kiedy zaczniemy je traktować w sposób literalny, kiedy one sobie tego wprost nie życzą. Myślę tutaj o pierwszym przykładzie, o Księdze Rodzaju. Mam nadzieję, że te przykłady i ten sposób wprowadzenia Państwa w lekturę Pisma Świętego przyda Wam się także po to, by zrozumieć jeszcze lepiej podejście Kościoła do Biblii i w jaki sposób my się tą księgą budujemy, karmimy, w jaki sposób jest ona naszym życiem. Dziękuję bardzo. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam serdecznie.